Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek. Taki opisowy z diagnostyki komputerowej samochodu, którą wykonuję, czy to podczas oględzin samochodu, czy to podczas samej diagnostyki. Dzisiaj na tapecie taki samochód jak Opel Insignia, silnik 2.0 CDTi, B20 DTH, auto z 2015-16 roku z przełomu i chciałbym pokazać, co tutaj i jakie tutaj nam wyszły błędy odczytane. Najważniejsze oczywiście silnik. Tutaj są błędy sporadyczne, które nie powodowały zapalenia lampki check engine, ale są to znane błędy w tym silniku 2.0 CDTi, P11DB, P11DC. Są to błędy spowodowane czujnikami tlenków azotu w systemie AdBlue. Dozowania, jest to albo bieżący zakres działania parametry, czyli jakieś tam błędy w odczytach parametrycznych tych sond. Aczkolwiek tak jak mówię, tutaj akurat te błędy są jako nieciągłe, nie powodowały zapalenia się lampki check engine, ale kupującemu przekazałem, że to może być, że to nie jest powiedziane, że ten błąd na przykład się nie może zaświecić za kilkaset kilometrów, czy za takim samochodem by trzeba było też wykonać znacznie dłuższą jazdę próbną. Tutaj te czujniki, z tego co wiem, można kupić bez modułu w okolicach 500-600 zł. Kosztują z modułem, niestety to koszt czujnika około 2000. Czujniki te wytrzymują różny przebieg. Niektórzy wymieniają tam po 50 tysiącach, nawet wymieniali kilometrów. Także tutaj do obserwacji. Kolejny, jaki tu, co jest najważniejszy w silniku, to jest, nie było oczywiście zapalonej żadnej lampki check engine. Przy zapalonej lampce check engine są to błędy, które są permanentne, zapisane, także tutaj na pewno jest to błąd stały. Tutaj ta lampka się nie świeciła, jest typ błędu zapisany jako nieciągły. Czyli nie jest ciągle podawany przez sterownik czy przez czujnik, te czujniki NOX, błędny odczyt. Kolejny jakiś błąd to jest też nieciągły błąd, jakiś tymczasowy, utrata komunikacji ze sterownikiem klimatyzacji. Według mnie chyba też to jest znany błąd akurat w Insignii, bo pamiętam jak sprawdzałem kiedyś Insignię, tylko że wtedy się w tej Insignii sprawdzanej wcześniej był już błąd wyświetlany na panelu klimatyzacji, tam nie szło sterować ustawieniami, także tutaj ta Insignia jest młodsza, także być może są to poprawione też podzespoły. No i tyle z błędów w tym samochodzie byłoby. Najważniejsze to też w silniku tymczasowe jakieś błędy z czujnikami NOX, P11DB, P11DC, czyli czujnik pierwszy i drugi. Pierwszy zazwyczaj jest oznaczony jako czujnik bliżej położony silnika. Także to by było na tyle odnośnie tej diagnostyki komputerowej. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia na następnego odcinka.